A witajcie, kochani. Dzisiaj mamy 26 grudnia 2017 roku. Montuję ten film z Urzędu Skarbowego, który usunęli mi z YouTube'a i z Facebooka, z wszystkich możliwych tych mediów okupanta. Ja bardzo was proszę, pobierajcie ten film z mojej strony Zawodowy Polak i udostępniajcie na swoich kanałach YouTube'a, na swoich Facebookach, gdzie się tylko da, żeby to nie było do usunięcia jednym kliknięciem z jednego źródła, kochani. To by było na tyle, także że zapraszam do materiału, oglądajcie i udostępniajcie, informujcie o nowym legalnym prawie, czyli o dekrecie znajdujący się na zawodowypolak.pl. zawodowy-polak.pl. Dzień dobry, państwo się przedstawią, z imienia nazwiska proszę. Legitymacja tutaj do kamerki, ładnie, żeby była czytelna. Z jakiego powodu? Z takiego, suwerenem. Kim pan jest? Suwerenem, Chudek Krzysztof się nazywam. No i co? Tak? My nie prowadzimy wobec pana żadnych czynności. A wobec kurde kogo prowadzicie czynności? I przeciwko komu? I dla kogo? Dla kogo te czynności prowadzicie? Proszę powiedzieć. Proszę pana, co pan? Proszę się przedstawić w tej chwili. Ja tu się przedstawiłem, ja rozmawiam. Mi tutaj się proszę przedstawić. Ja nie krzyczę, proszę. A co to policja jest? Takie same łobuzy jak i wy? No to co jest? Ja się temu panu przedstawiam, bo Proszę się jeszcze raz przedstawić do kamery. No pan przedstawiłem. Głucha pani była, Chudek Krzysztof się nazywam. To ja Jan Kowalski się nazywam. Kim pani jest, proszę panią, słucham. Proszę pana, jestem przedstawicielem Urzędu Skarbowego, pracownikiem Urzędu Skarbowego. I działa pani w ramach legalnego prawa i zgodnego z polską racją stanu? Proszę pan się przedstawi, proszę pana. Legitymację proszę. Legitymację proszę, pan się nie śmieje, proszę pana. Kim pan jest? Chudek Krzysztof, suwerenem, proszę pana. Z władzą nad wami. Nie wiecie, kto jest władzą nad wami? Nie. To wam zaraz powiem, ja. Pani się śmieje? Ja się nie śmieję. Pani będzie płakać w pewnym czasie. W ramach jakiego legalnego prawa działacie i funkcjonujecie? I dla kogo służycie? Artykuł 4 Konstytucji pani znany? Idziemy. Gdzie idziecie? Pan dzwoni po tę policję, proszę pana. Pan jest oszustem. Co to jest? Kartka papieru? Napisać wam drugą taką? Dekret się nazywa, Tadeusza Cichockiego. Komu służycie? Przeciwko narodowi polskiemu. Wynocha tam, gdzieście przyjechali. Do naczelnika zapytać o dekret Cichockiego. Wydany w imieniu zwierzchnika władzy narodu polskiego. Tak, poglądasz się pan, zawodowy Polak jestem. No, jak się pan nazywasz? Proszę powiedzieć, gdzie pan mieszkasz, jak się pan nazywasz, kim pan jest? Panie Jerzy, mnie pan o to... Suwerenem, proszę pana, władzą nad panem. Nie wie pan, kim jestem? Ja wobec pana nie prowadzę żadnych... Ale proszę pana, wobec Polaka pan prowadzi, stoję w jego obronie. Tak. Próbujecie tutaj okradać naród polski w imieniu żydowskich przepisów. Jedziecie do domu, czy będziecie dalej tu łazić? Jedziecie do domu? No jeszcze nie pan coś powie. No co chcecie powiedzieć? Dekret się zapoznać, artykuł 8. Dekret zwierzchnika władzy na tecichocki.pl. Niech pan to wyśle swojemu naczelnikowi i adres Urzędu Skarbowego. Pańskie imię i nazwisko proszę, szybko, ciutko w tej chwili. Chyba pan żartuje. Nie żartuję. Gdzie pan mieszka, proszę pana? Co się pan śmieje? Zestrał się pan ze strachu w końcu? Będziecie tak łazić i ludzi prześladować? Macie domy, macie okna, macie wszystko w tych. I rodziny. Wynocha stąd. Dopóki nie przedstawicie dowodów na to, że działacie na podstawie legalnego prawa, proszę panią, legalnego, to zgodnego z polską racją stanu, pokaż pan, kurwa, zobaczysz pana, jak idę pana mordkę ludzi zobaczy. Artykuł 8 dekretu zwierzchnika władzy na tecichocki.pl. Ten oszust podający się za naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu, powiedział pan o tym? Tak, tak. Oszustem i tak samo i panią nazwę i tego pana, bo pan się nie przedstawił. Kim pan jest? Kim pan jest, proszę pana? Szukać będziesz pan dziury na ziemi, w której się pan schowasz? Przed narodem polskim? Straszyliście. Tak, możesz pan to puścić. Komu pan to puścić? Naczelnikowi? Czy do Izby Skarbowej pan wyślesz? Nie, będę dochodził swoich spraw. Jakich swoich spraw? Wykaż pan. Dobrze, nazywam się Krzysztof Chudek, zawodowy Polak, tylko przynieś mi swoje dane, oszuście. Przynieś mi tylko swoje dane, a teraz wynocha mi z tego. Tutaj, tu pracują ludzie, na takich darmozjadów jak wy, szkodników. Tam będziemy chodzili. Tak, to chodźcie, ja będę za wami chodził. Myślicie, że będziecie łazić i ludzi prześladować.
Legalność, proszę pana, artykuł 7 Konstytucji. Wie pan, co to znaczy? Takich kretynów wytresowali, chodzą ludzi przed tego, prześladują. Jak wy. Jednak bądź dzwoni, co się ma tak trzęsiesz? Ze strachu. Mam pełne gacie. Wiem, wiem. To kwestia tylko jakości i długości sznura, jak będą, na jakim zawiśniecie tacy jak wy. Tylko kwestia jakości i długości sznura. Bo Prawo i Sprawiedliwość jest w konflikcie. Złodziei, tak, proszę pana, przyślijcie, bo złapałem złodziei, okradają naród polski na podstawie nielegalnego prawa. Złodziei złapałem, dwoje. Oszustów, bo chcę, nawet się nie chcę przedstawić. Będziecie w internecie. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie się w ten sposób bronić przed wami. Pani się zapomniała mi przedstawić, proszę panią. Jak się pani nazywa? Nie musi pani, tak? Na pewno pani nie musi? Łazi pani tutaj na podstawie jakichś żydowskich przepisów i pani nie musi się przedstawiać? Panu nie. Nie? Może pani niedouczona jest? Proszę się przedstawić w tej chwili. Panie urzędniku skarbowy. Co żeś w życiu swoim dobrego wyprodukował dla dobra narodu polskiego? Halo? Dzień dobry, proszę pana, jesteśmy pracownikami Urzędu Skarbowego w ulicy, prowadzimy... Proszę pana, to tak, oszustami. Nie chce się przedstawić ten pan. Ja tu oszustów złapałem jakiś, nie chce się przedstawić. Na szczęście cały czas nagrywam, nie mogę się doprosić. No, tu jeden obywatel. Jestem Polakiem, proszę pana. Obywatelem to może być co pan, który się obchodzi od rozumu. Wie się pan, co mówi. No, proszę się przedstawić w tej chwili, pan się ma przedstawić. Kim pan jest? No, obywatel, który nie jestem żadnym obywatelem. I nie prowadzimy wobec tego pana żadnych czynności, on nas tutaj obraża. Obraża? Oszuście, przedstaw się, kim jesteś. Postaci naczelnika Urzędu Skarbowego. Wyzywa nas od oszustów, przestępców. Tak. I tak dalej. I filmuje nas. Tak. I będziecie mieli dowód. Możecie pójść do sądu, udowodnić, że działacie dla dobra. Nie wiem, jak ten pan się nazywa. Ja wam się dwa razy już przedstawiałem. Głuchy pan był? Może pan powtórzyć, jak pan się nazywa? Nieważne, co pan słyszał, zapomniał pan? Tak. W stresie pan jest? To sobie pan pooglądasz w internecie. Zawodowy Polak się nazywam. Nie będą wiedzieć. No to jest właśnie to, że ten pan nas obraża. Obraża. Nie problem, proszę pana, ma ten, który obraża, a ten, który się obraził. Będzie pan miał okazję wykazać, czym się pan obraził. Tutaj przy tej głównym wieży. Czym się pan obraził w końcu? Tak, tak. Przedstawi się pani w końcu, czy się pani nie przedstawi? Pokaże pani swoją legitymację? Pana, tu do kamery? Swój dowód osobisty. Ale kim pani jest, proszę panią? Ja najpierw muszę wiedzieć, że kim pani jest. A kim pan jest? No ja jestem suwerenem. Z władzą zwierzchnią nad panią. Z władzą zwierzchnią. Nie wie pani, co znaczy artykuł 4 Konstytucji? Nie wiem. Na którą się pani powołuje? Nie wiem. Nie wie, to pani się dołuci i pani wróci. A teraz się proszę przedstawić. Za chwilę wyjaśnię mi sprawę na komendzie. Pan będzie wyjaśniał sprawę na komendzie. To nie dobrze. Ja, nie. A pan mi grozi? Nie. Myśli się pan, że ja się pana boję? Nie, ja muszę w swojej obronie. Panie, pan okradasz naród polski w imieniu żydowskich przepisów. To pana do pana to nie dociera? Pana osoba mnie nie interesuje. Co pan powie? A innych Polaków pan możesz okradać, tak? Bo nie pan, mnie się boicie, tak? Bo mnie się boicie. Proszę, jak się rączki trząsą ze strachu. To wbijaj pan, wbijaj. Nie ze strachu, bo wiesz pan. Z czego? Ze swojej głupoty? Z czego innego? Z czego? Dekret jest wydany. Wy jesteście nielegalni. Dekret jest, proszę pana, wydany. W imieniu zwierzchnika władzy. Udowodnijcie, że jesteście legalni. A jak nie, to sobie pogadajcie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Bo może ten was okłamuje. Internet pan to wrzuć koniecznie. Ja chcę. Nie? Do sądu pan pójdziesz? Będziesz dobrze. Bardzo chętnie chcę znać pańskie dane. Przydadzą się. Pan działasz w interesie dla dobra narodu, czy na szkodę narodu polskiego? Proszę mi powiedzieć w tej chwili.
Co pan, zapomniałeś języka w gębie? Artykuł 7 Konstytucji o legalizmie. Słyszał pan, co to jest legalizm? Zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym? Naczelnika przyślijcie tutaj, co? Czemu sam nie przyjdzie, tylko was wysyła? Powinniście z nim razem chodzić, może by więcej wiedział jak wy. Co pani w życiu dobrego wyprodukowała, proszę panią? Jedną rzecz, którą pani dobrą dla dobra narodu polskiego zrobiła. No tak, tak. Jako w imieniu suwerena, władzy zwierzchniej nad wami. Pan się nie przedstawił i pan ma pretensje, że pana oszustem nazywa? Mało to oszustów łazi po świecie? Zapomniałbym języka. Pani jak się nazywa, proszę panią? Czekamy sobie cierpliwie, bo to... Ja zatrzymuję, czekam cierpliwie, bo muszę pana sprawdzić, kim pan jest. Idę do znajomych sobie porozmawiać. Popatrz pan, ile mam świadków. Ja zdryfiłem. To wyście zdryfili. Gdzie pan mieszka, proszę pana? A gdzie pani mieszka, proszę panią? Ma pani dom na tej ziemi, tutaj ojczystej? Pan też ma dom? Ci ludzie też tu mają domy. Mówią, że zdryfiłem. Proszę się przedstawić, proszę panią. Ale jeżeli rozmawiamy, no to... No ale proszę się przedstawić, no. Bardzo jestem ciekawy pani imienia, nazwiska. Jak się pani nazywa? Nie jestem akurat chętna panu. No jest pani urzędnikiem podobno skarbowym. Proszę się w tej chwili przedstawić. Czemu pan na mnie krzyczy? Ja proszę grzecznie. Takim prawem, że pani się nie chce przedstawić i mnie pani złości. A pan mnie tutaj może tutaj nie rozkazywać. Tymi łapami nie machać. Nie mogę. I co? To się odsuńcie. Odsuńcie się. Ja chcę pańską twarz widzieć z bliska. Obejrzysz za 4 miliony ludzi, to się wtedy pan ucieszysz. Proszę bardzo. Ale proszę, niech pan... proszę, tu jest, proszę pana, tu jest szkodnik, a tu wisi sprawiedliwość na tych szkodników. O! To jest sprawiedliwość. W sprawie kontra prawo, bo sprawiedliwość i prawo jest w wielkim konflikcie. Dzięki takim ludziom jak pan. Przedstawi się pan, proszę pana, z imienia, nazwiska. Ja pana informuję i ostrzegam, że pan działa na szkodę narodu polskiego. To do pana, pan nie ma własnego rozumu? Czy panu to na piśmie napisać? Już tyle razy jest napisane, wysłane do wszystkich instytucji w całej Polsce, a co, do was nie dotarło? Nie jest droga, złoty 50 metr kosztuje. Proszę pana, nawet adres panu mogę podać i stronę internetową, gdzie się znajduje dekret wydany w imieniu zwierzchnika władzy, który zniósł wszystkie zapisy, które wykonujecie nielegalnie. Sześciutkie zapisy zniósł. A wy musicie wykazać legalność, że działacie na podstawie, że pan jesteś legalnym urzędnikiem, nie oszustem? I działasz pan w ramach legalnego i powszechnie obowiązującego prawa zgodnego z polską racją stanu i zgodnego z artykułem 7 Konstytucji. Czy niedouczonych wysyłają? Wie pan, co do pana mówię, proszę pana? Czy pan udaje głupiego? Wrażliwe. Szkodniki wrażliwe się znaleźli. Wyprodukowałeś człowieku coś dobrego w swoim życiu? Jedną rzecz mi proszę powiedz, którą zrobiłeś dla dobra narodu polskiego. Jedną.
osobowe. A kamera co robi? Telewizja? No chodź tutaj kolego, chodź tutaj, przedstaw się. No chodź. No chodź. Na podstawie jakiego legalnego prawa pani ten mandat wydawała? Jak? Dlaczego pan się kryjesz, proszę pana? Co pan masz do ukrycia? Porządni ludzie się nie chowają przed nikim. Ja jestem... A pan kim jest? Pan mi się nie przedstawił w dalszym ciągu. Proszę o imię. Pan tutaj... Panowie są... Pan się przedstawi najpierw. Starszy sierżant Mosioł, Komenda Wojewódzka Radom. Dobrze, dziękuję. Proszę. Posterunkowy Rusek, Komenda Wojewódzka. Dobrze. Radom. Tego pana proszę o przedstawienie się. Jest, proszę pana, jest proszę osobą pana. Publiczną. Działa... Proszę pana, ja już panu tłumaczę wszystko. Pan może sobie nagrywać interwencję. Ale nie podejmowaliśmy czynności żadnych wobec pana. Proszę pana, na razie rozmawiam tutaj z państwem, więc prosiłbym, żeby pan nie przeszkadzał, dobrze? Dobrze, no staram się nie przeszkadzać. Ja będę nagrywał, bo proszę pana, chcę w swojej obronie, ja na wypadek, gdybyście chcieli wytwarzać jakieś sztuczne, nieprawdziwe zarzuty względem mnie. Jestem Polakiem, nie jestem obywatelem tego państwa, nie podlegam pod te idiotyzmy, na które się ci państwo pozwołują. Nie chcą się przedstawić. A na podstawie których winni się przedstawić i okazać legitymację, kim są. Mają jeszcze pretensje, że ja ich nazywam oszustami. Mało to oszustów łazi po świecie. A ile mandatu dostałeś? Co? Dużo. To po co to płacisz? Zapytaj się teraz grzecznie, bo masz jakiś termin. Na podstawie jakiego legalnego prawa? To skorzystaj z tego, co ja robię. Niech się pofatygują w końcu, coś zrobią. Sprawdzą. Nie ma się... Ja już rozmawiałem z państwem tutaj, żeby wzięli się za sprawdzanie pozwoleń na handel, a nie mandatu. A to oni nie mają prawa niczego robić, bo są nielegalni. Najpierw muszą wykazać, że kim są. Państwo się wymigują. No, tak to jest. Oni myślą, że są tutaj władzą. Władzą zwierzchnią tej ziemi jest naród polski, czyli jak wy ich nazywacie, obywatele, Polacy ja ich nazywam. Którzy was karmią, a wy ich gryziecie ich ręce. Co żeście dobrego dla tych ludzi dobrze zrobili? Pożytecznego. Ja się nie boi, proszę pana. Ja się nie boję. Porządnych, proszę pana, jeżeli będzie pan działał dla dobra i w interesie narodu polskiego, nie ma się pan czego obawiać. Ja panu ręczę. Proszę pana, jest. To jest wtedy trzeba być nawet dumnym z tego, że jest w policji. Gorzej jest, wie pan, jak się szkodzi narodowi polskiemu i się wykonuje działania na szkodę. A tych państwa grzecznie prosiłem o wykazanie legalizmu. Czy to prawo, na które się powołujecie, jest legalne? Czy żeście sprawdzili? Jak bezmyślnie wykonujecie kretynizmy pisane przez kretynów. I jeszcze ludzi prześladujecie na podstawie tych kretynizmów. Kto wam dał takie prawo? Kim ty człowieku jesteś? No kim ty jesteś, powiedz ty mi. Pani, kim pani jest? Wszystko tutaj, proszę panią, i do sądu swoje dane podać mi. Osobowe. No. Wszystko, ja to podejrzewam, że to są oszuści. Oszuści łażący po targu, wypisujący jakieś mandaty nie wiadomo kogo i nie wiadomo w imię czego. Proszę panią. Pani pracuje dla kogo? Przepraszam. Dla kogo pani? Czy pani wie, że pani firma handlowa o nazwie Urząd Skarbowy w Grójcu znajduje się na UPIK.de jako firma handlowa? Handlujecie czym? Niewolnikami? Wszystko, proszę pana, pan pospisuje. Proszę pana, ja wiem, co mam. Ja wiem. Ja... Od pana również poproszę dokumenty. To moje dokumenty zostały mi skradzione. Zgłosił pan to? Tak. Wyjmie pana. Czemu się pan uśmiechnął, proszę pana? Wystarczy mówić prawdę, powiem panu prawdę i pan będzie wiedział, kim jestem. Prawda, panie policjancie? Ja sobie tu robię no, ustale, tak. No, nie ma problemu z ustaleniem, kim się jest. Jestem Polakiem, nie jestem obywatelem.
Obywatel, proszę pana, to jest równoznaczne ze słowem niewolnik. A panu się ubzdurało, że to nie jest równoznaczne słowo. Obywatel i niewolnik to jest to samo. A niewolnictwo podobno w Europie jest zakazane. Ale nie, no jest zawsze jakiś, znajdą jakiś dla paru złotych, którzy pójdą i będą latać i udawać, że są obywatelami. Bogowie przyszli z Urzędu Skarbowego. Cholera jasna. Nie ma odwołań od ich decyzji. Ale masz pan urojenia w głowie. Tak, to jest Urząd Skarbowy, proszę mają. Oni działają w interesie i dla dobra narodu polskiego, podobno. Tylko ciekawe jak, nie mogę się dopytać. Nic w życiu dobrego nie zrobił. Ale zawsze gdzieś się taki znajdzie. Dobrze, proszę pana. Poproszę imię i nazwisko pana. Krzysztof Chudek się nazywa. Pani sobie słucha. Krzysztof Chudek? Tak. Działam w imieniu i dla dobra narodu polskiego. Słyszy pan? Pana prosiłem o zapoznanie się z dekretem wydanym w imieniu zwierzchnika władzy. Imiona rodziców pana? Jan i Halina. Panieńskie nazwisko mamy? Świerczak. Świerczak? Świerczak. Świerczak. Żeby było poprawnie. Data urodzenia pana? 30 marca, tak? 1970 rok. Gdzie się pan urodził? W Stoczku Łukowskim. A pan mi teraz swoje dane grzecznie poda, proszę pana. W dalszym ciągu oczekuję pańskich danych osobowych. Proszę pana. W imieniu zwierzchnika władzy, artykułu 4 Konstytucji. Zaraz będę z panem dalej rozmawiał. Zameldowany gdzie pan jest? Kawęczyn, 27A. To jest domek, tak? Tak. Kod pocztowy? 05520 Konstancin Jeziorny. 520. Tak. Jak ty odważni chodzić, kurde, i ukrywać swoje dane osobowe. To dopiero. Panowie policjanci, to odważni to się przedstawili, powiedzieli... Proszę pana, czy pan prowadzi jakieś stoisko tutaj? Tak. Czy ci państwo podejmowali jakieś czynności wobec pana? Ale przy to, pańskim stoisku. Co to ma zaznaczenie? Proszę pana. To ma zaznaczenie, bo... No proszę pana, chodzą jako... Wywiązała się jakieś nieporozumienie. No tak, nie chcieli się przedstawić. Nie. Ale proszę pana, nie mają obowiązku przedstawiać się... No jak to nie? Tak jak i pan nie masz obowiązku się przedstawiać, no fajnie, proszę, no żartujesz pan. Proszę pana, już panu tłumaczę. Nie mam obowiązku się przedstawiać, jeżeli nie podejmuję wobec... Nie, proszę osoby, pana, mogę do pana podejść i się pan nasz mi obowiązek przedstawić. Nie, proszę pana, będę stawał w obronie drugiego człowieka i masz pan mi się prawo przedstawić, proszę pana. Co pan, na co się pan powołuje? Proszę pana. Artykuł 27 ustawy o policji jest panu znany. Proszę pana, artykuł 15. Ustawy o policji 27 pańskiej. Proszę, ja wiem, co znaczy ustawy, ma pan prawo legitymować. Tak. Ale na podstawie czego? No, co ja zrobiłem złego, że pan nie chce mnie legitymować? No i teraz musi pan, ma pan problem. Nie, proszę pana. Ma pan. Wylegitymowałem pana, bo zostaliśmy wezwani do pewnego nieporozumienia, tak? No jakie? No nie chcieli się przedstawić, no oszuści. Ja ich uważam za oszustów w dalszym ciągu. No więc sprawa się wyjaśniła. Nie są oszustami, tak? Nie są oszustami. Nie działają na szkodę narodu polskiego. Proszę pana, nie są oszustami. Zostali wylegitymowani, posiadają legitymację. I to na tym pan zakończy sprawę. A czy na podstawie prawa legalnego działają, czy też pisanego przez kretynów dla kretynów takich, jak tutaj proszę chodzą? Pana, w tym temacie ja się nie wypowiadam. No ale panie drogi, panie policjancie. W tym temacie ja się nie wypowiadam, bo na przepisach prawa skarbowego... Proszę pana, ja się opieram o najwyższy akt prawny, na który pan składał przysięgę, o konstytucję. Tak, proszę pana. Artykuł 7 o legalizm. Proszę pana, ja i artykuł 4 jestem zwierzchnikiem, ja jestem pańską władzą, proszę pana. Ja. Proszę pana. Żebyśmy była jasność. Tak, proszę. Tak. Słyszy mnie pan? Słyszę, no. My jesteśmy tylko po to,
żeby ustalić, czy ci państwo... Nie są oszustami, tak? Dokładnie. Ale w dalszym ciągu uważam, że są. Że nie. Że są. No, więc ja bym chciał... Pan w dalszym ciągu uważa, że tak, są. Chcę, żeby został sporządzone z tej interwencji, bo teraz pan to nazwał interwencją. Protokół i przekazana mi kopia. My stwierdziliśmy, że nie są. Ja chcę kopię z tej interwencji. Proszę bardzo. Ja twierdzę, że w dalszym ciągu są oszustami, działają na podstawie nielegalnego, nieobowiązującego prawa, tworzonego niezgodnie z artykułem 7 Konstytucji, na którą pan składał przysięgę, to znaczy się na szkodę narodu polskiego. Proszę. Każdy przepis, który działa na szkodę moją i innych Polaków, jest niezgodny. Pańską też. Proszę pana, tak jak panu powiedziałem, co ci państwo nie są tak zwani przebierańcy, posiadają legitymację. Ale jeszcze na podstawie czego funkcjonują, ja chcę to dowiedzieć. Pani mi poda ten pański, pani urząd skarbowy, to jest w Grójcu, tak? Ja wyślę do was zapytanie mailem. Grzecznie mi państwo odpowiecie, tylko proszę się w końcu przedstawić. Komu mam napisać? Bo ja chcę wiedzieć, kto za te słowa będzie odpowiadał z imienia i nazwiska, bo macie odpowiedzialność taką samą jak i ja. Proszę pana. No chcę tą prostą rzecz ustalić w dalszym ciągu. Nie ma żadnych czynności. Chcę napisać do was pismo wyjaśniające w tej sprawie. Proszę pana. Proszę pana. Stwierdziliśmy, ci państwo nie są... Ale dane osobowe ich chcę. Proszę pana, nie muszą podawać. Ale imię, nazwisko tej pani, ja do niej napiszę maila, niech mi wyjaśni, resztę na piśmie. Nie były przeprowadzane żadne czynności. W razie czego. Oczywiście. Ale to proszę mi udostępnić imię i nazwisko tych państwa. Proszę pana. No tak, ale że się powinni przedstawić. No tak, ale oni są święte krowy jakieś. Interwencję kończymy. Dziękuję. Zawodowy Polak, proszę pana, na Facebooku. Poglądajcie się, panowie. Do widzenia.